No jest to nieprzyjemny raczej zabieg. Nie wyobrażam sobie pracy z kimś takim. Tak, tak. To jest dość ważny czynnik. To wcale nie jest przyjemne dla nas. Ciągle zmienia pozycję. A może tutaj coś jeszcze poprawimy i... Do cholery. Jak można? Jednak opanowujemy takie ciężkie sytuacje. Proces jest dosyć precyzyjny. Jakoś się udało. I tyle. Dziś na tapetę wziąłem zachowanie podczas sesji tatuażu, czyli coś, o czym mówiłem już w jednym z poprzednich odcinków. I link do tego filmu znajdziecie pod ikonką i w prawym górnym rogu ekranu. Zapytałem tatuatorów, co najbardziej przeszkadza im u klientów, kiedy przychodzą na dziarkę, bo wyszedłem z założenia, że to jest właśnie celem, czyli zdobycie najlepszego tatuażu, jaki tylko można mieć. I jeśli uda mi się pomóc artyście w jego pracy, a przynajmniej nie przeszkadzać, to jesteśmy o krok bliżej tego celu. Zaczynamy! Że najlepiej być trzeźwym i na pewno nie pod wpływem narkotyków twardych. Nie wyobrażam sobie pracy z kimś takim. Zdecydowanie nie polecam jak gdyby ruszać się i walczyć z tatuażystą, który już jak się umówicie na wzór, macie obopólną zgodę na to, że go wykorzystujecie, to lepiej nie przerywać sesji na zasadzie wyrywania ręki, ruszania się, gadania przez telefon, bo jak gdyby proces jest dosyć precyzyjny. Trzeba zachować spokój w trakcie wykonywania go. Lepiej nie krzyczeć, nie wyrywać się, nie tańczyć pogo, tylko dać tatuażyście jak najlepiej zrobić jego robotę. Nie powinno się go obrażać w trakcie, no nie, roboty. Rysuj tego smoka, no nie? Pewnie mama ci mówiła, żebyś się uczył matematyki, ale tego nie zrobiłeś, to rysuj tego smoka. Zawsze najbardziej p***ne są te, kiedy klienci przesadzają ze znieczuleniem, tym najstarszym znanym ludzkości. No na pewno nie można paluchów wtykać w tatuaż, chociaż niektórzy to robią. Przypuśćmy, tatuujemy coś na przedramieniu i ktoś tak mówi, a może tutaj coś jeszcze poprawimy i... O nie. Raczej nie grzebiemy tu paluchami. Niewskazane jest też wiercenie się, co chwila przerwa. Też jeżeli ktoś wstaje co 5 minut iść zapalić papierosa, to do łazienki, a to się rozprostować, no to my też nie możemy się skupić na tej pracy, bo jednak tutaj jest potrzebna koncentracja. Jeżeli jest co chwilę takie zaburzenie tego ciągu, no to nie wpływa to dobrze na pracę, to się po prostu wydłuża i klient wtedy dłużej siedzi i dłużej cierpi po prostu. Nie dotykamy, nie wiercimy się za bardzo i nie robimy sobie co chwilę przerwy. Zdecydowanie najbardziej wkurzają mnie najebani klienci, ale coraz rzadziej to się zdarza, całe szczęście, więc... Jednak opanowujemy takie ciężkie sytuacje. No są jakieś wyjątkowe przypadki, aczkolwiek zawsze staramy się wszystko załagodzić i doprowadzić ten proces do końca w spokoju. Opanować emocje, tak? Potrzebujemy skupić się na swojej pracy. Wymagają od nas, aby tatuaż był bardzo precyzyjny. W momencie, kiedy my robimy prostą kreskę, a ktoś ruszy tak głową, czy coś powie, no to od razu to wpływa na to. No na pewno nie mówić tatuażyście, jak ma pracować, aczkolwiek no jeżeli ktoś ewidentnie coś robi złego, a klient ma większe doświadczenie, no to jakoś delikatnie można byłoby taką konwersację nawiązać. Na przykład, nie wiem, czy nie potrzebujesz założyć rękawiczki do tego? Na pewno ruszanie się takie mocne to jest dramat. Miałem kiedyś klientkę, której robiłem tatuaż na udzie od wewnętrznej strony. Zrobiłem dwie kreski, ona, nie wiem, zachowywała się jakby dostała padaczki. Próbowałem jakoś to ogarnąć, ale stwierdziłem, że to jest bez sensu, że albo się ogarnie, nie wiem, chwilę przerwy zrobimy albo koniec, bo potem oczywiście wina tatuatora, no bo krzywo, bo to. Ogarnęła się, na szczęście robiłem po, nie wiem, po pół centymetra te linie, ale jakoś się udało. Jak ktoś też siedzi non stop w telefonie, ale nie, że się sobą zajmuje, tylko nagrywa, łapami mi tam gdzieś wrzuca, żeby było widać, co się dzieje. Spoko, jak ktoś sobie tam nagra, okej, nie mam z tym problemu. Ale żeby to nie było takie nachalne i żeby tu naprawdę miałem sytuację, że dziewczyna mi praktycznie przed mordę wstawiła telefon. Basket! Bo ona chciała nagrać, co się dzieje. No to jest irytujące. Nie ruszać się. Jest to jedna z najbardziej irytujących chyba rzeczy, jeśli ktoś się rusza. I to nie jest takie mimowolne ruszanie się czy napinanie, tylko faktycznie ktoś jest rozproszony i nie potrafi na przykład mówić i być bez ruchu. Tylko cały czas jest słuchaj, słuchaj to i odwraca się wszędzie i takie ej. Luz, nie ruszaj się, bo nie mogę pracować. I te osoby mimo jakby takiego ciągłego napominania, że ale ruszasz się, nie ruszaj się, cały czas się gdzieś odwracają i rozpraszają. I nie wkurzają swojego tatuatora. Najcięższa akcja jest to, jak ktoś się rusza. Chyba po prostu. Musimy trzymać
maszynkę, trzymać skórę, naciągać ją, a jeszcze jak do tego trzeba trzymać klienta, to jest ciężko. Nie mówię o jakichś takich tikach, że ktoś ma na przykład skaczącą nogę, ma takiego ziomka, który po prostu ma niekontrolowane tiki, że mu po prostu drga noga. To trochę utrudnia, ale wiadomo, trzeba się starać jak się tylko da. Jest takie fajne powiedzenie, że do dentysty przychodzi się z umytymi zębami, na tatuaż przychodzi się po prostu umytym. Do cholery. Jak można? No wiadomo, no to jest praca, nie? Jak się z kimś pracuje 8 godzin, a są warunki niesprzyjające, no to też się jakoś przekłada na tatuaż. No my nie jesteśmy robocikami, żeby jakoś odłączyć dane rzeczy. No wiadomo, po jakimś czasie można się przyzwyczaić. No. Kiedyś tatuowałem taką dziewczynę, co miała problem po prostu jakiś z potliwością, no to zakłada się maskę i jakoś tam idzie, ale jak zobaczyłem, że wtedy jeszcze chyba w domu tatuowałem, zobaczyłem, że dziewczyny w ogóle otworzyły w całym domu poza tym pokojem okna, a nas tam zamknęły w tym pokoju. To patrzyłem, cholera, nie? To musi być naprawdę ostro. No jest to nieprzyjemny raczej zabieg. Nie znam kogoś, kto stwierdzi, że tatuowanie jest ekstra. Boli, może mniej boleć, może bardziej boleć, więc trzeba się niestety do tego mentalnie chociaż przygotować w jakiś sposób. Raczej sugerowałbym właśnie nie kręcenie się i wykonywanie jakby poleceń, które raczej artysta proponuje, żeby ułatwić sobie pracę i samemu klientowi jednak, wiesz, no, przeżycie tego procederu. No. Ktoś się sobie przerwie na papierosa czy coś, no to wiesz, no to sobie wyjdzie, nie? Machanie rękoma, nogami, gwałtowne ruchy, odbieranie telefonów. Wydaje mi się, że ja jestem dosyć cierpliwym człowiekiem do ludzi. Osobą, która właśnie bardzo dużo jest w stanie zrozumieć i też już mam trochę doświadczenia właśnie z różnymi osobami. Wiem, że każdy ma swój próg bólu. Wiem, że czasami faktycznie tatuaż, który dla jednej osoby jest totalnie lajtowy, dla innej może być po prostu końcem świata. Jak tatuator ci ułoży rękę w dany sposób, to trzymaj ją w taki sposób. Nie próbuj mu pomagać przekręcać tej ręki tak, jak on tatuuje, bo on sobie ją sam przekręci, tak samo z nogą czy z czymkolwiek innym. Po prostu bądź w tej pozycji, w której masz być. I tyle. Po prostu. Nie wiercić się. Strasznie nie lubię, ktoś się wierci, ciągle zmienia pozycję, wyrywa się, ucieka z ręką, albo jest po prostu tak na siłę, chce ciągnąć tą sesję, a już nie wytrzymuje. To jest ciężkie skoordynować to, jak musisz zrobić prostą linię, a ktoś po prostu rękę wyrywa, albo mówię, ciągle zmienia pozycję. To taki standard, żeby się po prostu nie kręcić. Jak są przerwy? Ja nie mam nic przeciwko, natomiast trzeba pamiętać, że po każdej przerwie boli bardziej. Znaczy boli bardziej, to nie jest tak, że boli bardziej, ale po prostu znowu musisz się przyzwyczajać do tego bólu, do tego efektu pierwszego ukucia i no nie jest to nic przyjemnego. Jak ludzie się wiercą. Wiadomo, że to boli, wiadomo, że to nie jest przyjemne, ale w sumie chyba najgorsze jest, kiedy klient się rusza, potrzebuje zrobić prostą kreskę, a klient stwierdza, że w tym momencie zacznie tańczyć sambę na krześle. To wcale nie jest przyjemne dla nas. Podrywanie ręki czy części ciała jakiejkolwiek tylko po to, żeby, nie wiem, okazać, że to tak boli. To nie pomaga. Ja wiem, że tatuatorzy, którzy pracują już wiele lat, już potrafią sobie z tym poradzić, powiedzmy, że potrafią tak przycisnąć klienta nawet, czy tak poprowadzić rękę, że potrafią, powiedzmy, te drgania czy podskoki jakoś tam wyprowadzić i wszystko jest okej. Okay. No ale jak ja tak pracuję krótko, to niestety każde takie drgnięcie, czy podrywana ręka, czy jakieś małe ruszenie, to dla mnie to jest raz, że kreska nie jest idealna, albo muszę na przykład zaczynam i muszę kończyć prowadzenie igły i muszę zacząć całkowicie wszystko od nowa i takie budowanie kreski, która jest złożona z 40 innych mniejszych, bo ktoś co chwilę musi coś zrobić, to też tak niekoniecznie. Cały czas chodzenie na przerwy, proszenie o przerwy, albo wieczne proszenie o znieczulenie. Dopiero co dostał znieczulenie, już prosi o następne. Raz, że to przedłuża czas pracy, a dwa, że to też wcale nie wpływa dobrze na skórę i też na komfort tego wszystkiego. Bo się tak wydaje, że powiedzmy jedna, czy dwie przerwy, czy trzy, to jest takie, o spoko, odpocznę sobie i potem już będzie lepiej. Nie, niestety nie jest lepiej, jest tylko coraz gorzej. Nienawidzę, jak ktoś non-stop gada przez telefon. Ja rozumiem naprawdę i szanuję fakt tego, że jesteście w pracy, bierzecie wolny dzień i czasami trzeba odbierać te telefony, ale jeżeli ja siedzę i przez 6-7 godzin ktoś gada przez telefon, to potem nie mogę myśleć. Moja głowa umiera i jestem taka, że nawet nie mogę skupić wzroku w jednym miejscu, a to i tak już jest wystarczająco męczące skupienie przy tatuowaniu. Nie lubię, jak mi się bardzo klienci wiercą i naprawdę płaczą. Tatuaże nie są dla wszystkich. Jeżeli wiesz, że nie masz odporności na ból, to sobie go nie rób. Miałam taką klientkę, która mi się kiedyś tak wierciła, że spadła mi z leżanki. Autentycznie, po prostu się tak wierciła, że część leżanki pod nią złożyła i tak siedzę i
Czekaj, co jest? Co się właśnie wydarzyło? Także nie lubię, jak ktoś siedzi i non-stop gada ze sobą towarzyszącą w trakcie, przy czym gestykuluje i ja muszę tak próbować, tylko proszę, nie ruszaj się. No ale proszę cię, nie ruszaj się. No, czasami nie działa. Tak, tak, to jest dość ważny czynnik. Czasami jest problem, że klienci zapominają, że nie można ruszać się. No to dla mnie jest, no chyba dla wszystkich tatuatorów to jest największy problem. Staram się czytać wszystkie wasze komentarze, dlatego postanowiłem dodać jeszcze parę słów od siebie. I w tym filmie, i w poprzednich serii tatuatorzy nie ustanawiają jakiegoś kanonu praw i zwyczajów, tylko po prostu opisują swoje własne doświadczenia. Każdy z nich mówi oczywiście tylko za siebie, ale też jako całość pokazują wam pewną stronę, tą drugą, czyli stronę artysty. Pamiętajcie, że tu nie ma dobrych i złych odpowiedzi, to jest po prostu ich styl pracy. Dlatego zawsze powiem, że najważniejsza jest ta chemia między tatuatorem a mną, czy w tym przypadku między wami a tatuatorem. Musi być przynajmniej ta nić porozumienia. I też dlatego często powtarzam, że warto wybrać się do salonu osobiście. Już nie chodzi o kwestie techniczne, czy tego miejsca, jak wygląda, jak się będziecie tam czuli, ale właśnie o zapoznanie z artystą. Dobrym pomysłem na to jest wybranie się do salonu, jeśli macie taką okazję, lub na konwent, ponieważ tam jest w ogóle mnóstwo tatuatorów. Jednak pamiętajcie też, że sesja potrwa kilkanaście godzin, a dziara zostanie z wami na całe życie. Nawet jeśli nie będziecie czuli się tak idealnie w tym otoczeniu, w salonie, z tym konkretnym tatuatorem, to pytanie też musicie zadać sobie samym. Czy dziara, którą chcę sobie wykonać, jest warta tego, no można powiedzieć, drobnego poświęcenia? To właśnie tatuaż jest celem waszego udania się do salonu i tatuatora. Pamiętajcie o tym i podczas wybierania artysty, i podczas siedzenia na fotelu, czy leżenia, czy jakiejkolwiek innej pozycji, kiedy musicie znosić ten cały ból. Jeśli macie pytania, to zadajcie je w komentarzu na dole, pod tym filmem. Możecie też wbić na naszą grupę na Facebooku Dziaratornie. Mamy tam już ponad 1000 osób, więc na pewno znajdzie się ktoś, kto wam pomoże. Obczajcie też moje social media, bo zdarza mi się tam pytać o nowe filmy, o to, jaki temat mam podjąć, o to, co chcielibyście zobaczyć. Oczywiście na sam koniec zostaw suba, łapkę w górę i widzimy się za tydzień o 17:30. Siema!